Yok abi, ileride cami var. Świeży soczek z granatów, nie? To jest granat. Panie, że z lodówki to będzie zimne, takie orzeźwiające. Soczek pierwsza klasa. Chyba z 5-6 granatów poszło na jeden taki sok. 50 ml jeden, czyli gdzieś 2-20 euro wychodzi. Ale warto, bo świeże, zimne owoce. Także na witaminy nie żałujemy, przebywając na wakacjach. Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, w końcu po długim szukaniu udało mi się dorwać Kepsika, bo tutaj jest takie miejsce turystyczne. Thank you. Jest, jak widzicie, full service. Ogólnie tutaj jest takie miejsce turystyczne i wszędzie, gdzie chodziliśmy, to były restauracje. I nie było takiego ulicznego mięsa, tylko wszędzie były restauracje, podawali wszystko na talerzu. A teraz wyszliśmy trochę dalej, z jednej strony drugiej, szukałem 3 dni. I znalazłem Kepsika, możesz, Paulo, wrócić tu kamerką, jak pan kroi ładnie. Nie wiem, czy było widać, już pan nie kroi. Także są dwa rodzaje mięsa, wołowina i kurczak. Ja baraniny nie chcę, bo jakoś nie jestem przekonany. I kiedyś próbowałem baranie mięso i mi w ogóle nie smakuje. Także nie chciałem baraniny, wziąłem wołowinę. Paula wzięła kurczaka na talerzu, ja wziąłem w tureckiej picie. Także zobaczymy, jak zaraz nam przyniosą i jak to smakuje. Mam nadzieję, że będzie dobry. A zwróćcie uwagę, jak Paulinie podali, bo tak jak mówiłem, ona ma na talerzu, tak jej podali widelec i nóż w takiej puszce, czy jak, no? Puszce. Takiej beczce metalowej, że tak powiem. To jest puszka po czymś własnoręcznie. Ale fajnie, stylowo, stylowo. Pomalowana chyba farbą. Stylowo, stylowo. Dobra, to czekamy na te kepsy, zobaczymy, czy będzie warto, czy różnią się od naszych europejskich kebabików. Dobra, mamy to. Zobaczcie, tak się prezentuje mój kebabik. Jest bułka zupełnie inna niż w Holandii i zupełnie inna niż w Polsce, taka pita. Wow, mięso robi wrażenie. Do tego sałatka. Jest posmarowane, nie wiem, wygląda jak jakiś sos pomidorowy, ale mi się wydaje, że to będzie ostry. Także kebab pierwsza klasa. Garlic sauce, ostry sos, cherry sauce, majonez, ketchup. Thank you. Dobra, także przynieśli nam takie sosy. Weź, Paula, przesuń trochę teraz twoje danie, żeby mógł nagrać. A tak wygląda kebab Pauliny. Sorówka, mięso z kurczaka, pita i fryteczki. To smacznego, Paula. Tutaj turecki napis. Fajnie jest to podane, fajnie jest to podane. Jestem ciekaw, jak to będzie smakowało. To specjalnie dla was. Będę jadł teraz. Będę jadł kebaba w końcu po tylu dniach w Turcji udało mi się dorwać kebaba. Jak twoje smakuje? A więc tak, z
smaku dobre, ale mięso smakuje zupełnie inaczej niż w Polsce i w Holandii. Całkiem inny smak mięsa, mimo tego, że ja w Holandii też często zamawiam wołowe. W skali do 10 dałbym taką mocną 7, bo do tychy to brakuje, ale mocna 7 może być. Dobra, skonsumuję to, za chwilę widzimy się dalej. Powiem wam tak, jeżeli chodzi o smak tego kebaba, to na początku wydawał mi się dobry, ale później po dłuższym jedzeniu, jak już byłem w połowie, zrobił się strasznie mdły. Jednak z tej 7 będę musiał zrezygnować i daję takie 5/6. Ten kebab smakuje inaczej, o wiele inaczej niż te, które my jemy w Europie. To mięso wydawało mi się takie, mimo tego, że to była wołowina, to ten smak tak podchodził mi pod baraninę i pod kozie mięso. Jak ktoś kiedyś jadł kozie mięso albo baraninę, to będzie wiedział, o co mi chodzi. Miałem okazję jeść takie mięso. I co? I tym filmem z kebaba kończymy przygodę w Turcji. Ja zbieram się do domu. Także jak oglądacie ten odcinek, to już jestem w domu. Pewnie sobie siedzę przy herbatce albo przy kawusi w niedzielę. I kończę przygodę z Turcją. Wypad był naprawdę udany. Fajnie pozwiedzałem. Dużo zobaczyłem, polatałem po mieście, poznałem trochę ich kulturę. Jestem zadowolony. Widoki były piękne. Tak jak mówiłem, fajny wypad za nieduże pieniądze. Będę na pewno to robił częściej i muszę wrócić do latania na wycieczki, bo warto jest zwiedzić sobie trochę świata i zobaczyć coś nowego. A tymczasem wracamy do rzeczywistości i od poniedziałku zaczynamy pracę, także będą filmy z pracy, będą filmy z Oharą. Będą filmy o Dohary i wracamy do tak naprawdę codziennego życia. Żegnamy się z Turcją. Jeszcze chciałem dodać, bo dużo osób tam mówi, że a Spinki, bo ty nie byłeś w 5-gwiazdkowym hotelu, bo to, to, bo sram to. Ja byłem w 5-gwiazdkowych hotelach. Byłem na Cyprze w 5-gwiazdkowym hotelu. Wiem, jaka jest obsługa, jak za nami latali, jakie były hotele, jakie były posadzki, jakie były baseny. Ja to wszystko widziałem, bo to jest moja 5. wycieczka w życiu, tylko wcześniej nie kręciłem vlogów, jak podróżowałem, także ja to wszystko wiem, ale powiem wam, że ja teraz dochodzę do takiego wniosku, że lepiej chyba sobie wziąć tańsze wycieczki i pojechać częściej. Zamiast jednej wypasionej, gdzie jest wypasiony hotel, wolę sobie pojechać 2 albo 3 razy w inne miejsce. Zauważyłem, że też dużo ludzi jedzie na wakacje i spędza je po prostu w hotelu, leżą na leżakach, piją drinki i cały dzień spędzają przed basenem. Ja wolę sobie zwiedzić miasto, polatać po mieście i kupić sobie kilka wycieczek taniej. Chyba tak będę teraz robił, że zamiast na 1 wypasioną lepiej pojechać na 2 lub 3 tańsze w ciągu roku. Także takie jest moje zdanie. Ja z wami się żegnam i trzymajcie się, wszystkiego dobrego.